To nie będzie zwykły mecz. Jedność Warszawa gra z zespołem GLKS 2 na Darzyna. Uwa, baby, come on! Po dwóch kolejkach rezerwy na Darzyna mają 0 punktów, 0 strzelonych bramek i 15 straconych. To nie jest tak źle. To nie jest tak źle. To nie jest tak źle, więc pocałuj kotku mnie. Ba, ba, bam, bum, bam, bum, ba, bum, ba, bum, ba, la, la, la. To nie będzie zwykły mecz. Do boju! Do boju! No nie! Ej, to wygląda tak, jakby zespół gości nie było. Będzie mecz? No i okazało się, że meczu nie ma. Zespół gości przyjechał w 8. Ale można grać w 8! Nie chcieli. Meczu nie ma, straszna bida! Ale przecież to żadna w tym ohyda. I nagle jak się jak pojawi... Jak strzała z gromu, wszedł nasz człowiek i powiedział, idźcie do domu. No to co robi? A skoro jedność nie gra, to my już idziemy na drugą połowę spotkania. KTS Weszło kontra Amigos? Amigos. Sprawdzałem na Twitterze, do przerwy jest podobno 0-0. 0-0 jest? No, o kurwa. Karniak, Karniak już. Karniak będzie, tu nic, o Karniak będzie, panowie. To jest ekspert. Miał być Karniak, jest Karniak. No. O kurwa. No i 1-0 dla KTS Weszło. Dziękuję bardzo. Dziewanna. Co mu wręczyłeś? Dziewannę. Ale że co, że jak, że za to, że ją je? Można to jeść. Ona już nie jest jadalna. Ale to co jest, ona? Jest. Ale jest to przykład, że kibice mogą jeść takie rzeczy na sobie. Tego mu dałem, żeby wiedział. Na co wy czekacie? No bramkę strzelajcie, no na co czekacie? Ale kto ma strzelić bramkę? No. Ja lubię zupę cebulową, kurwa, na przykład. Z dziewanną? Nie. Ale ja mam radę kulinarną. Kurwa. I widzieliśmy, na którym temacie chodzi w Wimbledon. I się zrobiło 1-1. Widziałeś? Widziałem. Pan Obie. Prezes jako jedyny widział sensację tego gola, więc pozwólmy mu opisać. Na lewym skrzydle się rozwinęli. Do prawie końca boiska piłkę szurnęli i pikującą ją w lewy, w prawy słupek wsadził. A potem z radości się okazał. Nikt tam bramką nie gardził. A kurwa! Brawo! Ale wyjął! Ale to była interwencja, nie? Nagrywasz? Nagraj! Uważaj, amigos! Ja pierdolę! Ale się porobiło, Weszło przegrywa z Amigosem 1-2. Oczywiście druga bramka dla Amigosu i druga nie nagrana. A kto by się spodziewał, że Amigos gola strzeli? Cudowna akcja to była. I golem się skończyła, gdyż piłkarz jedności ku swojej radości wepchnął piłkę w światłość bramki. I jest 2-1 ku ale ogólnej tutaj, radości. Ale to jedność nie gra. Nie szkodzi. Podobnie brzmi. Podobnie, jedność i Amigos to bardzo podobnie. Podobnie brzmi. Na jod, na jod. Na jod? Na jod, jedność i Amigos. Idziemy na żuli, no kurwa. Jak ja mam się. No i co? Co? Że tak to ujmę, co? No kończy się zaraz to widowisko. Ej, już doliczony czas gry jest. No? Doliczył tam chyba 3 minuty. Po ziemi, chłopcy, we szlaki. Przeszło! O kurwa! O! Ale się zrobiło meczycho! Doliczony czas gry, 2-2! Amigo z kontrą. Sam, ja pierdolę! Kurwa! Powiem, grają kurwa tak, jakby... Koniec? Koniec, starczy, no. Już. No i mamy... No, to jest chyba niespodzianka. Weszło miało wygrać wszystkie mecze w tym sezonie. Tak, oczywiście w konsultacji z panem Adrianem uznaliśmy, że to jest niespodzianka. Kalibru tego ponadprzeciętnego. Czyli tak jak na poziomie Ligi Okręgowej. A to jest B-klasa.